W całym kraju powstają zbiórki na rzecz powodzian. Współczucie i chęć pomocy to jednak nie tylko początek pięknej inicjatywy. To także okazja dla oszustów. Fałszywe zbiórki ogarniają internet, oszuści żerują na osobach chcących wesprzeć ofiary powodzi. Dlatego policja apeluje, aby weryfikować zbiórki, na które wpłacamy pieniądze. To nie pierwszy raz, kiedy oszuści wykorzystują chęć ludzi do pomocy. Fałszywe zbiórki w sieci są zmorą. W tej chwili przede wszystkim monitorujemy sieć, sprawdzamy, mamy swoje osoby, które stricte są fachowcami właśnie w dziedzinie cyberprzestępczości i tutaj jednak dalej przestrzegamy przed tym, że nikt nawet w internecie nie może czuć się bezkarny. Jeżeli rzeczywiście taką osobę znajdziemy, zostanie ona na pewno zatrzymana. Do tej pory ujawniono 34 takie zbiórki. Jednak na celowniku oszustów są nie tylko darczyńcy, ale również sami poszkodowani, którzy mogą paść ofiarą wyłudzeń danych osobowych i pieniędzy. Ofiarami oszustw internetowych mogą paść ofiary powodzi, chcąc na przykład wynająć mieszkanie zastępcze, chcąc ubiegając się o odszkodowanie. To jest też miejsce, jakby trzeba być niestety w tym trudnym bardzo okresie, bardzo również skupionym na tym, żeby właśnie nie paść ofiarą oszustwa. Organizatorzy zbiórek proszą wspierających o weryfikację kont i zrzutek. Chodzi o ten ferwor pomagania, tej empatii wobec innych ludzi, którzy ucierpieli, żeby wybierać te organizacje, właśnie te organizacje, które są sprawdzone, które wiemy jak działają, wiemy w jaki sposób pomagają. Chcemy wpłacić w konkretne miejsce, to sprawdźmy do kogo to konto należy, czy na pewno jest to konto, a nie jakieś podszyte konto. Komu wpłacamy te pieniądze, czy rzeczywiście jest to odpowiednie zabezpieczenie, taka kółeczka mała w linku, jak robimy przelew, że to jest przelew bezpieczny i rzeczywiście w to miejsce, w które powinien iść. Na szczęście świadomość ludzi w temacie zagrożeń w sieci wciąż rośnie. Większość weryfikuje zbiórki, dzięki czemu potrzebujący otrzymują konieczne wsparcie, a policja może łatwiej dotrzeć do oszustów. Pamiętajmy, że wszystkie zbiórki publiczne, które pochodzą z pewnego źródła, znajdziemy na stronie www.zbiorki.gov.pl.